I tak jak Państwu obiecałam przed serwisem, witam się z Państwem ponownie, bo zaczynamy naszą bitwę polityczną, a dziś na polityczny ring wychodzą Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość. Witam Pana, Panie Ministrze. Panie redaktor, szanowny Panie, dzień dobry, szanowni widzowie. Niezmiernie jest mi miło, bo Pan Minister pierwszy raz w tym programie i Wojciech Machulski, Konfederacja, doświadczony już w tych naszych bitwach na merytoryczne argumenty. Witam Was, Panowie, witam Państwa. Zaczynamy. Przypomnę tylko, że przed nami 5 rund. W pierwszych 3 to ja zadaję pytanie. W 4 rundzie panowie pytać będą się nawzajem. Dlatego zachęcam też do uważnego słuchania swoich wypowiedzi. Będzie można do tego nawiązywać. 5. runda należy do naszych widzów. W 5. rundzie to właśnie państwo będziecie mogli zadawać pytania. Wystarczy to zrobić w bardzo prosty sposób. Trzeba wejść na profil X i pod hashtagiem Bitwa Polityczna takie pytania można właśnie moim gościom zadać. Myślę, że wszystko jest jasne. Ja tylko przypomnę, że kluczowa w tym programie jest dyscyplina czasowa, proszę państwa. Na dole ekranu widoczny będzie zegar, który odlicza czas. Jeżeli usłyszymy taki dźwięk, to znaczy, że ten zegar zaczął odliczać czas. Natomiast ten dźwięk powie nam o tym, że czas na wypowiedź się skończył. I tej dyscypliny czasowej będę, proszę Państwa, pilnować. Zaczynamy rundę 1. O kłótniach w rodzinie, proszę Państwa, rozmawiać będziemy, bo z rodziną wiadomo jak to jest, najlepiej wygląda się i wychodzi na obrazku. I takie mam dziś wrażenie, że właśnie rząd Donalda Tuska najlepiej wychodził na tych obrazkach i to takich pierwszych, zaraz po zaprzysiężeniu. Bo dziś okazuje się, że sprawa pana posła Romanowskiego rezonuje, kwestia immunitetu wciąż jest na tapecie. Jest duża tutaj chęć zemsty, rozliczeń, czytamy wpisy Romana Giertycha, który domaga się rozliczeń w prokuraturze. Dzisiaj mamy poranny wywiad Szymona Hołowni. Pan marszałek w radiu RMF też mówi o tym, że ktoś, proszę Państwa, w prokuraturze powinien za to odpowiedzieć. Robi się nam ciekawie. Do tego cała masa wpisów różnych internetowych i jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko komentują moi dzisiejsi goście. I zacznę może od Pana Ministra. Panie Ministrze, po pierwsze, kto powinien odpowiedzieć za to? Bo dzisiaj widać, że nawet twardy elektorat, nawet zwolennicy Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska domagają się rozliczeń. A po drugie, jak Pan sobie to, Panie Ministrze, tłumaczy, że chwilę po tym, gdy wpływa PiS od przewodniczącego Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, z którego jasno wynika, że ten immunitet chroni, wychodzi po pierwsze nielegalny prokurator, który mówi, że no w zasadzie ten immunitet naszym zdaniem nie chroni. Mija kolejna doba, wychodzi marszałek Sejmu, który mówi to samo, że ich zdaniem immunitet nie chroni. Jak to wszystko tłumaczyć? Ja przede wszystkim zwróćmy uwagę na jedno, pan przewodniczący Rusopulos, przewodniczący Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, to jest tak naprawdę kolega pana Donalda Tuska z IPL-u. To są partie o podobnym przekroju politycznym i nie dziwi, że są w tej samej grupie parlamentarnej, grecka i polska. Niemniej zwrócił uwagę na rażące naruszenie prawa w tej sprawie, to też jest wymowne. Kto za to odpowiada? Przede wszystkim za prześladowania posłów opozycji, posłów Prawa i Sprawiedliwości odpowiada personalnie Donald Tusk. To on jest szefem rządu, zwierzchnikiem Adama Bodnara i bliskim kolegą pana Romana Giertycha, który za tym wszystkim stoi. Sam się przyznaje, że przygotowywał te wszystkie bezpodstawne zarzuty i brał udział w pracach dotyczących sprawy Funduszu Sprawiedliwości. To jest o tyle ciekawe, że zdaje się, jeden z jego klientów adwokackich występuje w tej sprawie jako świadek, więc ciekawe, co na to samorząd adwokacki. I mamy ekspertyzy prawne zamówione specjalnie, żeby no tutaj prawnicy wypowiedzieli się na temat tego immunitetu. I dziś, proszę Państwa, dowiadujemy się i publikujemy też, pokazujemy naszym widzom ten dokument, z którego wynika, że pan minister Bodnar podpisał się pod dokumentem i przekazał prokuratorom te ekspertyzy. O czym to świadczy? Ekspertyzy wystarczyło zadać w trybie roboczym pytanie do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, jak oni interpretują przepisy dotyczące immunitetu. Wszystko byłoby jasne pewnie w pół dnia. Zdecydowali się pójść na zwarcie z tą instytucją międzynarodową i polegli.
No jestem ciekawa, jak przedstawiciel Konfederacji patrzy na tę sprawę. Z jednej strony ogromna chęć tutaj rozliczeń w samym obozie władzy. Mamy milczenie lewicy, której głos jakiś taki jest nie do końca dzisiaj słyszany, a trzeba też mówić, że Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przecież wybiera sędziów Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, proszę Państwa. Ja dlatego też zadaję te pytania, bo my tyle słyszeliśmy od przedstawicieli Platformy Obywatelskiej, że prawa człowieka, to ich trzeba bronić, te wszystkie feministki, pamiętamy to. A dziś tak ważna instytucja mówi, immunitet chroni posła, a w Polsce, o co tam, jeszcze to sprawdzimy, będziemy dyskutować. No oczywiście ta obecnie rządząca koalicja, ona mówiła przez lata, będąc w opozycji do poprzedniego rządu, że właśnie rządy prawa muszą zostać w Polsce przywrócone. Natomiast co z tego wyszło, widzimy sami. Oczywiście jest to ogromna wizerunkowa strata dla koalicji rządzącej, dla Adama Bodnara, który jest twarzą tych wszystkich... Kompromitacją na arenie międzynarodowej? Myślę, że oczywiście to też wpłynie na postrzeganie Polski przez te zagraniczne instytucje, no bo nikt nie chce przyznać się do tego, co robi rząd Donalda Tuska w Polsce. W innych krajach myślę, że ta kultura polityczna jest dużo bardziej posunięta właśnie w tę stronę, żeby jednak tego prawa przestrzegać, nawet jeśli ono nam się nie podoba, tak? Nawet jeśli to prawo sprawia nam kłopoty w realizacji naszej woli politycznej, to jednak w państwach zachodnich często tego prawa się, to prawo się po prostu respektuje. Natomiast w Polsce, jak widać, ten rząd robi zupełnie coś innego. Myślę, że przede wszystkim Adam Bodnar już tak bardzo skompromitował się jako minister sprawiedliwości, że powinien zostać odwołany albo przez Sejm, albo jeśli oczywiście miałby tutaj honor, to sam podać się do dymisji, dlatego że on też był twarzą takiego właśnie nurtu w tamtej części sceny politycznej, że litera prawa jest ważna, tak? Adam Bodnar mówił przez lata, PiS narusza prawo i właśnie dlatego właśnie jako rzecznik praw obywatelskich on interweniował. Dzisiaj on sam narusza prawo, więc jeśli jest konsekwentny, jeśli jest honorowy, to sam powinien podać się do dymisji. Wątpię, czy myśli to pan, że jest honorowy? Nie, myślę, że tutaj on zostanie zapewniony jeszcze przez swoich kolegów z Rady Ministrów, że nie musi tego robić. To jest znana taktyka tego nowo powstałego rządu, że oni po prostu czekają, aż te tematy zostaną... Wczoraj, jak zapowiedziano konferencję nielegalnego prokuratora Korneluka, to wiele osób spodziewało się, że on właśnie stanie się takim trochę kozłem ofiarnym. Po to właśnie, żeby ochronić być może Bodnara, być może samego Donalda Tuska, że on poda się na tej konferencji do dymisji. Okazało się, że scenariusz był zupełnie inny, bo on wyszedł i powiedział, że nie, no przecież my tu mamy ekspertyzy, z nich to wynika wszystko, o czym my mówimy, więc jest ewidentne brnięcie w tę narrację cały czas. Jesteśmy w tak zwanej formule ad vocem, więc przysługuje panom jeszcze po 40 sekund. Pan poseł. Pan prokurator, tak zwany prokurator Korneluk, nawet nie znał nazwisk profesorów, których opiniami... Dwukrotnie było to pytane. ...których opiniami się posługiwał, no to jest zupełnie na kuriozum. Ja pamiętam, mam długą pamięć polityczną, pamiętam sławetną konferencję pana przewodniczącego Chlebowskiego po aferze hazardowej 2008 chyba rok, kiedy on spocony, zdenerwowany przegrał swoją karierę polityczną. Tak naprawdę myślę, że taki sam los powinien, a zapewne i czeka pana prokuratora Korneluka. A sam Adam Bodnar, on sam liczy z tego, co tutaj słychać w przestrzeni medialnej, na immunitet. Adam Bodnar jest politykiem całkowicie skompromitowanym. Sam fakt, że mówimy teraz o bodnaryzmie, o bodnarowcach, którzy wkraczają do różnych instytucji, jest bardzo wymowny. Te określenia się już od niego nie odkleją. I przedstawiciel Konfederacji podziela tę opinię? Tak, no myślę, że Adam Bodnar jest jednym z takich największych twarzy tych porażek tego obecnego rządu, który przede wszystkim charakteryzuje się niemocą oraz realizacją tej woli politycznej w imię zasady celu święca środki. To się Konfederacji nie podoba. Konfederacja krytykowała, kiedy naszym zdaniem PiS naruszał przepisy prawa, ale tak samo krytyczni jesteśmy wobec tego nowego rządu, który jeszcze tym bardziej powinien się tych zasad trzymać, skoro tak często o nich mówił. Wydaje się, że Adam Bodnar po prostu został wyznaczony w tej koalicji jako taki oficer polityczny, który ma po prostu zrealizować tę wolę elektoratu Platformy Obywatelskiej, rozliczeń polityków PiS, ale tym powinien zająć się niezależny wymiar sprawiedliwości, a nie politycy Platformy, którzy mają w nosie prawo po prostu. No i proszę Państwa, chyba trudne chwile znów przed Adamem Bodnarem, bo tak jak mówię, coraz więcej osób, coraz więcej polityków związanych z tym obozem władzy domaga się rozliczeń właśnie w prokuraturze, bo to przecież nie tylko Szymon Hołownia, chociaż ten był dzisiaj rano, trzeba przyznać, bezlitosny. Na tym kończymy rundę pierwszą, przechodzimy do rundy drugiej.
SKW, proszę Państwa, składa zawiadomienie w sprawie Mariusza Błaszczaka. Chodzi o taki ważny dokument opublikowany, pewnie Państwo doskonale to pamiętacie, przed wyborami parlamentarnymi. Dokument, z którego to wynikało, że rząd Donalda Tuska, ten poprzedni rząd Donalda Tuska, chciał bronić Polski na linii Wisły. To była tak zwana rubież strategiczna. I teraz okazuje się, że trwa sprawdzanie i dochodzenie, jak to jest możliwe, że ten dokument został opublikowany, kto go opublikował, w jakim stylu, czy zgodnie z prawem, czy zgodnie z przepisami. No i pytanie do panów w kontekście też tego pierwszego naszego tematu, bo wydawałoby się, że ktoś powinien wyjść, przeprosić, powiedzieć, pan poseł Romanowski został zatrzymany niezgodnie z prawem, niezgodnie z przepisami, a tu widzimy odwrotnie. Są zapowiedzi, że to rozliczanie będzie trwało. Są kolejne nazwiska na liście. No i wśród tych nazwisk jest właśnie pan minister Błaszczak. Jak panowie to interpretujecie? Tym razem zaczyna Konfederacja. No oczywiście nie wiem, na ile opublikowanie takiego dokumentu jest zgodne z obowiązującym w Polsce prawem. Temu należałoby się przyjrzeć. Sama dyskusja oczywiście o strategii obrony Polski jest bardzo ważna, dlatego że właśnie ta taktyka obrony Polski na linii Wisły powoduje po prostu gigantyczne straty już w pierwszych dniach ewentualnej. Miejmy nadzieję, że nigdy ona nie nadejdzie, ale jednak trzeba się na to szykować. W pierwszych dniach ewentualnej wojny stracilibyśmy bardzo pokaźną część naszego kraju, która mogłaby zostać zniszczona. Byłoby tam bardzo dużo polskiej ludności cywilnej, która mogłaby stać się zakładnikami po prostu w rękach ewentualnego wroga, dlatego że oczywiście Rosjanie, tak jak widzimy na Ukrainie, stosują wszelkie brutalne metody, żeby między innymi zastraszyć swojego wroga, a ludność cywilna zamieszkująca tereny właśnie na wschód od Wisły, to byłby idealny niestety cel dla tych zbrodniarzy. I zostawieni wojennych. Byliby ci ludzie na pastwę losu, to trzeba powiedzieć wprost dzisiaj. I wie pan, przedłużę panu czas, bo tutaj chcę jeszcze dopytać o dokument, który ostatnio też publikowaliśmy na naszej antenie, z którego wynika, że pewne cięcia w armii też były planowane. I to też jakoś tak dziwnie się wszystko składa, prawda? Oczywiście ja myślę, że do tych cięć nie dojdzie, dlatego że jest to absolutnie irracjonalne i absurdalne, szczególnie po tej burze medialnej, to rząd na pewno teraz zrobi wszystko, żeby pokazać, ile on teraz to nie wydaje na armię, ale tutaj zatrważające jest to, że w kierownictwie Ministerstwa Obrony Narodowej jest kompletny chaos. Nie ma jednej wersji, co tak naprawdę się wydarzyło, kto tutaj o czym nie wiedział, kto decyzję podjął, by takie pismo w ogóle przygotować. Więc to pokazuje, że niestety za polskie siły zbrojne mogą być odpowiedzialni ludzie, którzy nie kontrolują nawet tego pionu cywilnego kierownictwa wojska, a to sprawia, że ja się obawiam, czy w ogóle jakiekolwiek postępy, jeśli chodzi o zwiększanie bezpieczeństwa Polski. Proszę Państwa, nie bez przyczyny nawiązuję do tego dokumentu, o którym mówiliśmy na naszej antenie, bo z tego dokumentu wynika, że te cięcia mają być ogromne i co ciekawe, mają dotyczyć także projektu PR-owego Donalda Tuska, tak zwanej Tarczy Wschód. Przecież to jest projekt, który miał być takim oczkiem w głowie dopiero co ogłoszony i okazuje się, że znalazł się na tej liście do podcięcia. No i tutaj w kontekście tych działań SKW też chcę pana ministra zapytać, bo mieliśmy ten dokument, z którego wynikało, że wschód Polski miał być w zasadzie niebroniony. A tutaj widzimy, że wychodzi Donald Tusk i mówi nam o jakiejś tarczy wschód, że to będzie teraz rozwijane na wschodzie, ale z dokumentu wynika, że nie będzie na to finansowania. Jeśli chodzi o pana ministra Błaszczaka, to powinien on zostać odznaczany za ujawnienie tych skandalicznych założeń planu wojskowego, a nie dostawać z tego tytułu wniosek o uchylenie immunitetu czy zarzuty prokuratorskie. Dla mnie to jest oczywiste. Zresztą z ciężkiej pracy ministra Błaszczaka również wynika, że ten dokument, o którym jest mowa, on podzielił losy planu generała von Schlieffena, czy francuskiego planu 17 i wylądował na zasłużonym śmietniku historii. Tak naprawdę bardzo wiele zrobił pan minister Błaszczak w porozumieniu z panem prezydentem Dudą, żeby te założenia militarne polegające na oddaniu całej wschodniej Polski wrogowi wylądowały na śmietniku. No właśnie, i panowie, teraz ja się zastanawiam jeszcze, bo ma pan jeszcze sporo czasu, panie ministrze, to chcę dopytać w kontekście tego dokumentu publikowanego u nas na antenie. Pojawiają się też nowe informacje, z których płyną te zastanawiające też i dane, i newsy. Utrudnianie w podpisywaniu umów na zakup sprzętu podobno jest. Mamy przecież przykład koreańskich krabów, czy amerykańskich HIMARS-ów, czy śmigłowców Apache i wiemy, że to wszystko gdzieś jest blokowane. Oczywiście. Ja przede wszystkim trzymam kciuki i życzę powodzenia panu generałowi Kukule, szefowi sztabu generalnego, który bardzo odważnie wystąpił przeciwko tym planom obniżenia finansowania polskiego wojska, polskich inwestycji zbrojeniowych. I mam wielką nadzieję, że jego stanowisko w tej sprawie przeważy.
chociaż obawiam się, że strona rządowa będzie prowadziła wobec niego działania, czy to prawne, czy to bezprawne. Czyli jednak czy głos ministra finansów nie będzie tutaj dokładnie ważniejszy, prawda? Dokładnie. Wiemy, ile znaczy wicepremier Kosiniak-Kamysz w tej koalicji, a znaczy moim zdaniem bardzo niewiele. Co chwila jest upokarzany również takimi pismami swoich kolegów ministrów. Zobaczymy, ile będzie trwała jego anielska cierpliwość w tej sprawie, bo to trzeba mu przyznać, niewiele by polityków taką cierpliwość wykazało przy takich upokorzeniach. Po 40 sekund jeszcze, panowie, czy Konfederacja wierzy w to, że te kontrakty, o których ja mówię, one są kluczowe, to są kontrakty, które prowadził pan minister Błaszczak właśnie. I wiele osób mówi dzisiaj wprost, że w tym kontekście bardzo wiele zawdzięczamy rządowi Prawa i Sprawiedliwości i samemu panu ministrowi, bo była duża determinacja do tego, by te kontrakty podpisywać. A dziś okazuje się, że no są pewne tutaj problemy z realizacją i też zadaję sobie panowie i proszę państwa takie pytanie, czy jest to przypadkowe, bo jeżeli faktycznie jest parcie ze strony ministra finansów, żeby te ograniczenia w armii gdzieś tam były, mamy przykład przecież poprzedniego rządu Donalda Tuska, tam też podcinano wydatki te dotyczące obronności i armii, to pytanie, czy to nie jest przypadkowe, bo być może cięć jako takich widocznych na papierze nie będzie, ale jeżeli zakładamy realizację budżetu na poziomie ponad 4% PKB, a wszystkiego nie sfinalizujemy, no to automatycznie oszczędności wygenerują się same. No ja się w kontekście tych kontraktów przede wszystkim martwię o to, że jeżeli rzeczywiście byłoby tak, że Polska nie wywiązałaby się z tych już podpisanych kontraktów na zakup uzbrojenia, to po prostu stanie się niestety niewiarygodnym klientem na przyszłość. A tych zakupów na pewno jeszcze wiele będzie polskiej armii potrzeba. No i te koncerny produkujące uzbrojenie, także państwa sprzedające uzbrojenie na świecie, mogą po prostu uważać Polskę za niewiarygodnego klienta, który nawet jeśli zobowiąże się do zakupu jakiegoś uzbrojenia, do sfinalizowania tego zakupu, to potem zmieni się w Polsce rząd i to nie zostanie dotrzymane. Także no przede wszystkim moim zdaniem, jeżeli do czegoś już zobowiązaliśmy, to powinniśmy to koniecznie zrobić, szczególnie, że to nie sprawa nie dotyczy jak podręczników, tylko jednak uzbrojenia, co jest w interesie Polski, żeby jak najszybciej to uzbrojenie w Polsce było, dlatego że no po prostu Polska bezpieczeństwo się znacząco pogorszyło w wyniku działań Rosji. I pan minister, ja tylko przypomnę, że pan minister był szefem kancelarii pana prezydenta, a pan szefem gabinetu. Gabinetu, tak. Pana prezydenta, a pan prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych oczywiście bacznie na pewno przygląda się temu, jak te kontrakty są teraz realizowane. Jest też w stałym kontakcie, jak słyszymy, z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem. Uspokaja trochę pan prezydent, że te relacje są dobre, no ale zastanawiam się, czy można tutaj wierzyć, że te kontrakty będą faktycznie zrealizowane, skoro tak to pierwsze, wygląda. Pan prezydent wielokrotnie wyraził twarde oczekiwanie, że te wszystkie plany dozbrojenia polskiej armii, zwiększenia bezpieczeństwa naszego państwa i obywateli jego będą po prostu realizowane i wszystkie działania prezydenta w tym zakresie będą to takie zmierzały. Po drugie, owszem, pan prezydent mówił, że jego relacje z panem Kosiniakiem-Kamyszem, wicepremierem i ministrem obrony są poprawne, są nawet dobre, ale to też jest pytanie, o którym mówiłem wcześniej. Na ile znaczy pan wicepremier w tej konfiguracji rządowej, czy naprawdę jego koncepcje, nawet jeśli założymy, że są dobre i korzystne dla polskiej armii, polskiego bezpieczeństwa, będą realizowane przez cały rząd, czy będą raczej przez jego zwierzchników sabotowane? No i słyszymy zapowiedzi ze strony samego pana ministra Władysława Kosiniaka-Kamysza, że on nie dopuści do tego, by te cięcia ewentualnie miały miejsce. Jeżeli by tak się stało, to on będzie zmuszony podać się do dymisji, ale słyszymy, no z różnych źródeł płyną nam informacje, że jednak takie przymiarki pan minister Domański, czyli minister finansów, robi. Także tutaj w tym zakresie, proszę państwa, też jest ciekawie, temu też będziemy się przyglądać. Być może państwo macie jakieś pytania dotyczące także tego tematu, to przypominam, że w piątej rundzie te pytania od państwa będę właśnie odczytywać. Proszę wejść na profil X i pod hashtagiem Bitwa Polityczna takie pytanie moim gościom można właśnie zadać. A tymczasem przechodzimy do rundy trzeciej.
No i nie może nam, proszę Państwa, zniknąć z horyzontu, z pola widzenia bardzo ważny temat, o którym mówiliśmy już w tym tygodniu. On troszeczkę przycichł ze względu na sprawę pana posła Romanowskiego. Chodzi o ten atak na żołnierzy na granicy, ten ostatni, taka duża grupa młodych ludzi, aktywistów, a właściwie aktywistek, bo już wiemy, że do sytuacji, do tego incydentu doszło po ślubie dwóch aktywistek. Przypomnijmy może, o które zdjęcia chodzi. Góra, góra! Tomek, wchodzić! Ej, góra! Siadaj, pozdrów Facebooka! Film pokazywany przez nas, proszę Państwa, wiele razy, okazuje się, że wciąż robi spore wrażenie. Tutaj wymowną minę pan minister zrobił, oglądając ten film. I wiemy już, że żołnierze wtedy zachowali się bardzo dobrze, w sposób opanowany, po prostu odjechali inną drogą. No jak mówię, do zdarzenia doszło po dużej imprezie takiej międzynarodowej, bo tam aktywiści z innych krajów także przyjechali. To był ślub dwóch aktywistek, tak to nazwijmy. Impreza po tym ślubie tak właśnie wyglądała. Egzotycznie. No a ja tylko przypomnę, w jednym z ostatnich wywiadów pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz, to był też taki głośny wywiad, komentowany bardzo również na naszej antenie, apelował do aktywistów tak bardzo grzecznie, żeby oni nie wchodzili do strefy buforowej, żeby nie zbliżali się do granicy, żeby nie utrudniali pracy żołnierzy. No i oto mamy właśnie skutek tych apeli. Tak posłuchali aktywiści. Panie ministrze. Owszem, żołnierze byli bardzo spokojni. Ale ja chciałem powiedzieć, że gdyby nawet by okazali mniejszy spokój, gdyby tych tak zwanych aktywistów zepchnęli, czy też usunęli powinni z tej trasy, to ja bym był ostatnim, który by ich za to potępiał. Być może nie zrobili tego, pamiętając o tym zespole specjalnym prokuratorskim, no właśnie, ministra Bodnara, który za ich plecami patrzy im na ręce i krępuje ich działania tak naprawdę. I to też jest skutek tego, że rząd ich nie wspiera. Pan wicepremier Kosiniak-Kamysz z początku chwalił się podjęciem bardzo aktywnego śledztwa, przesłuchaniem 17 osób. Potem się okazało, że te 17 osób to są żołnierze z tej jednostki ich dowódca. To samo w sobie jest wymowne, chociaż miejsce zamieszkania tych rzekomych aktywistek i pobytu reszty osób było doskonale znane, nawet ich nazwiska były znane. Oczywiście teraz już podjęto te czynności, od których... Ale po ofensywie medialnej, trzeba powiedzieć, bo gdyby nie nasza telewizja i gdyby ten temat nie został tak, proszę Państwa, przedstawiony w taki właśnie sposób, to ja nie wiem, czy tam jakaś reakcja taka porządna ze strony polskiej policji. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć. Ja jestem posłem z pięknej Bydgoszczy, pochodzę z Podlasia i na pewno to nie byli Podlasianie. Myślę, że mieszkańcy okolicznych gospodarstw, wiosek byli tak samo zszokowani jak i my. Piękna podlaska puszcza nie zasługuje na takie haniebne wydarzenia. No ja myślę, że zastanawiają się nasi widzowie także, jak to jest w ogóle możliwe, że takie grupy młodzieży imprezującej, jak wiele to wskazuje, będącej pod wpływem alkoholu, w ogóle się tam znalazły. No przecież tyle mówiło się o strefie buforowej, o tym, że ten pas jest potrzebny, więc bez względu na to, czy mówimy o strefie buforowej, czy o tym, co dzieje się przy strefie buforowej, to myślę, że każdemu na logikę wydawało się, że jest to teren chroniony, odgrodzony, do którego no nie można tak sobie po prostu wejść i robić w środku nocy imprez. Jak pan ocenia po pierwsze zachowanie tej młodzieży, tych aktywistów, aktywistek, a po drugie no, samą reakcję tutaj żołnierzy? No niestety wiele wskazuje na to, że ta dzisiejsza strefa buforowa jest fikcyjna na wielu różnych sposobów, dlatego że no oczywiście mamy tutaj tę sytuację z filmu, ale też słyszeliśmy o tym, że imigranci, którzy nielegalnie przekraczają polsko-białoruską granicę, zbierają się w przygranicznych gminach, w punktach zbornych, które wyznaczają im właśnie aktywiści. Oni to sobie przesyłają na WhatsAppie. To wszystko jest no, niemalże tajemnicą Poliszynela. Tak? Wszyscy wiedzą, gdzie to się dzieje, wszyscy wiedzą, kto to robi, ale nikt jednak nie reaguje.
No i tutaj znamienne właśnie. No ale pan minister apeluje. Apel, tak? Apel ministra obrony narodowej, który przecież jest członkiem Rady Ministrów, w której jego koledzy, ministrowie spraw wewnętrznych chociażby, mają do dyspozycji służby, które powinny no, po prostu dbać o porządek w tak ważnym miejscu teraz dla Polski, gdzie trzeba rzeczywiście tę niestety wojnę hybrydową z Białorusią prowadzić. No, a takie filmiki są nie dość, że pokazują, że nasze państwo no, nie jest poważne w tym sensie, że pozwala sobie na to, żeby miejsce właśnie ważne dla bezpieczeństwa Polski było obiektem takich szykan, ataku aktywistów i nikt nie ponosi za to żadnych konsekwencji. To pokazuje właśnie brak powagi polskiego państwa, ale działa także demobilizująco na żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy chronią polskie granice. Jeśli oni widzą, że do takich sytuacji dochodzi, że nikt z tym nic nie robi, no to oni potem sami niestety mają dużo mniejszą motywację do obrony polskiej granicy i wiedzą, że nie mogą sobie pozwolić na zdecydowaną reakcję, pomimo, że od tego przecież są i tego wymaga polski interes, dlatego, że sami może padną ofiarą jakiejś medialnej nagonki pani Agnieszki Holland albo dziennikarzy wyborczych. No właśnie i tutaj obaj panowie dotknęli, myślę, sedna problemu, bo z jednej strony wszyscy pamiętamy tę nagonkę na polski mundur, prawda? Pamiętamy celebrytów, pamiętamy polityków, zresztą widzimy też tych celebrytów, którzy tę nagonkę uskuteczniali i oni teraz robią na przykład w TVP ogromną karierę. Ja to cały czas podkreślam, proszę państwa, bo jest to dla mnie też jako dla Polki dość bulwersująca sprawa. Jak widzę celebrytkę, która teraz dostaje angaż w TVP, albo widzę ważnego dziennikarza, który porównywał mundur, porównywał żołnierzy do SS, a teraz jest dyrektorem publicystyki w TVP, no to wydaje mi się, że o tych sprawach ważnych trzeba mówić, a z drugiej strony pan minister wspomniał o tym zespole śledczym i chcę tutaj panów w tej formule ad vocem po 40 sekund, przypominam, dopytać, czy uważacie panowie, że gdyby nie ta, po pierwsze, nagonka medialna, po drugie, gdyby nie świadomość, że ten zespół jest, działa i są tam prokuratorzy wybrani przez pewnie pana ministra Bodnara, którzy patrzą na ręce, to zachowanie też byłoby żołnierzy zupełnie inne, pan minister. Ja już właściwie o tym powiedziałem, ale chciałem powiedzieć, że każdy dzień funkcjonowania tego zespołu prokuratorskiego pana ministra Bodnara sprawia, że te wszystkie górnolotne deklaracje o szanowaniu polskiego munduru, o wspieraniu polskich żołnierzy są absolutnie pustymi słowami i tak je będziemy traktować i tak wszyscy je powinni traktować. Ten zespół należy zlikwidować, można go zlikwidować w 10 minut jednym podpisem pod jedną decyzją. Już jest zapowiedź, że nie zostanie zlikwidowany, bo jest potrzebny podobno. Więc wszystkie te piękne słowa o godności polskiego munduru, które minister Kosiniak-Kamysz i inni członkowie tego rządu wypowiadają, należy traktować jako obłudę, hipokryzję i skandal. Ja tylko przypomnę, żebyśmy też nie zapominali, bo tych faktów ostatnio było dość sporo, także w tym temacie, że jeden żołnierz już, proszę państwa, zginął. Cześć i chwała bohaterowi. I o tym także trzeba pamiętać. 40 sekund. Niestety, no ja uważam, że rola polskich żołnierzy jest absolutnie niedoceniana po prostu, tak szczerze i uczciwie przez tych ludzi. Oni przecież przez lata, kiedy byli w opozycji, mówili o tym, że nagonką jest właśnie mówienie o obronie polskiej granicy, o tym, że nielegalni migranci przywożeni do Mińska samolotami z Bliskiego Wschodu są narzędziem w rękach Aleksandra Łukaszenki. No i niestety, jeśli w taki sposób zachowuje się teraz polska klasa polityczna, że oczywiście mówi w mediach, dlatego żeby im słupki sondażowe nie spadły, że granice należy bronić, ale potem robi to, co naprawdę uważa, czyli ma to po prostu gdzieś, ściga żołnierzy, a nie nielegalnych migrantów, no to osłabia Polskę i potem nie dziwmy się, że chociażby Niemcy chcą patrolować granicę polsko-niemiecką, bo uważają, że Polska po prostu przepuszcza jak sito tych nielegalnych migrantów. My cały czas, proszę państwa, będziemy się przyglądać temu, co dzieje się na naszej granicy, bo też docierają do nas takie informacje, że taki wzmożony atak migrantów na naszą wschodnią granicę nastąpi mniej więcej w połowie sierpnia. No jeżeli te informacje by się potwierdziły, no to faktycznie są one mocno niepokojące. Podobno bojownicy z innych krajów zwożeni są na granicę i apogeum ma właśnie nastąpić w sierpniu. Także na pewno do tych tematów będziemy jeszcze wracać. Tymczasem przechodzimy do rundy czwartej. A w rundzie czwartej moi goście zadają sobie pytania nawzajem. No i pytanie do przedstawiciela Konfederacji. Ma pan pytanie?
Tak, właśnie podczas programu teraz tutaj dostaliśmy informację, że Ursula von der Leyen została wybrana na kolejną kadencję przewodniczącą Komisji Europejskiej. To jest właśnie jej druga kadencja. Pamiętam, że podczas wyboru na pierwszą kadencję Ursula von der Leyen została poparta także przez posłów do Parlamentu Europejskiego Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy pana ministra partia chwaliła się, że to między innymi tymi właśnie głosami została wybrana. Czy nie żałuje pan i pana formacja teraz, że poparliście no jednak Ursula von der Leyen, która jest twarzą chociażby Europejskiego Zielonego Ładu? Panie Wojciechu, poparliśmy owszem panią Ursulę von der Leyen. I mogę powiedzieć wprost, zawiodła nasze nie tyle nadzieje, co zawiodła nasze oczekiwania. Nie była politykiem wiarygodnym, jeśli chodzi o to, co zapowiadała. I wynikiem tego jest to, że teraz absolutnie nie popieramy jej wyborze na to stanowisko. Jeśli pan Prawo i Sprawiedliwość popełniło jakiś błąd kiedyś, to jesteśmy gotowi się do tego przyznać. Nie uważam, że to był jakiś zasadniczy błąd, bo wtedy jeszcze nie było wiadomo, jaką politykę będzie prowadziła ta pani Ursula von der Leyen, ale jej czyny pokazały, że nie jest ona dobrą przewodniczącą Komisji. Ja tylko dodam, zanim oddam panu głos, bo teraz to pan minister zadaje pytanie, dodam, że przed chwilką, dosłownie przed samym rozpoczęciem naszego programu też konferencja w Strasburgu odbyła się europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Oni tam argumentowali, dlaczego nie zagłosują za tą kandydaturą. Mówili o tym, że zawiodła ich Ursula von der Leyen w sprawie paktu migracyjnego, Zielonego Ładu, ingerencji w politykę wewnętrzną też, proszę państwa, przede wszystkim, bo pamiętamy, co Ursula von der Leyen mówiła przed wyborami parlamentarnymi. Jak mówiła Donald, remember, spotkamy się, jak będziesz premierem. No to tylko tak tytułem uzupełnienia, także też te informacje na naszej antenie się pojawiają. Proszę państwa, pytanie zadaje pan minister. Panie Wojciechu, częściej się w tej bitwie zgadzamy niż wspieramy i to dobrze, to daje jakąś nadzieję na przyszłość do naszego kraju, ale muszę zadać jedno trudne pytanie. Jest u naszego zachodniego sąsiada partia, która się nazywa Alternative für Deutschland. Przedstawiciele tej partii wielokrotnie mówili słowa skandaliczne, określali polskie zachodnie województwa jako wschodnie Niemcy, kwestionowali naszą zachodnią granicę, relatywizowali zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej, mówili znaną tezę od lat, że żołnierze Waffen-SS byli takimi samymi żołnierzami jak wszyscy inni. I to są powody, dla których Prawo i Sprawiedliwość trzyma się od tej partii z daleka. Jedne z powodów, drugim powodem jest niestety choroba kremlowska, którą politycy tej partii są mocno zainfekowani. Niektórzy politycy Konfederacji zdecydowali się na bliską współpracę z Alternative für Deutschland. Chciałem zapytać, dlaczego? Czy zgadzacie się z tymi słowami, które padają z ust polityków AfD? Tylko na początku odniosę się do tego, co mówił pan minister, że PiS się trzyma z daleka od tej partii. To też nie jest prawda, bo w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy właśnie, o którym teraz jest głośno ze względu na immunitet pana Romanowskiego, tam właśnie też również jesteście w jednej grupie, akurat Prawo i Sprawiedliwość i Alternatywa dla Niemiec. Oczywiście, jeżeli jakiekolwiek skandaliczne słowa padłyby ze słów AfD, to nie jesteśmy gotowi je potępić, dlatego że bycie w jednej frakcji nie oznacza koalicji. Jesteśmy w tej jednej frakcji po to, żeby po prostu łatwiej realizować swoje cele w Unii Europejskiej. Tam są rzeczy, co do których się zgadzamy z tą partią. Na przykład to, że Unia Europejska chce zlikwidować niepodległość państw członkowskich. To się niestety krok po kroku dzieje. Dużo też istnieje w polskiej opinii publicznej niestety przekłamań na temat tej partii, dlatego że mainstream niemiecki bardzo nienawidzi AfD. Tak jak mainstream polski nienawidził Konfederacji, mówił o niej dużo kłamliwych słów, chociażby w ostatniej kampanii sejmowej. Słyszę, że pan minister chyba chce się odnieść krótko jeszcze, tak, do tych słów. Tylko tyle, że oczekuję na efekt tych przekonywań waszych partnerów z AfD do prawdy historycznej. Nie jestem w tym zakresie optymistą wielkim. To jeszcze po jednym pytaniu, panowie, Konfederacja. W takim razie może zadam jeszcze pytanie na temat właśnie kwestii ochrony granicy. To znaczy, czy Prawo i Sprawiedliwość byłoby skłonne wspólnie na przykład z posłami Konfederacji pojechać na granicę i tam pokazywać to, co się dzieje naprawdę, chociażby jeśli chodzi o aktywistów. Czy szyld partyjny będzie dla państwa ważny, czy jednak zamierzacie państwo, jeśli chodzi o te właśnie kwestie, zdjąć te szyldy partyjne ze swoich ramion i działać wspólnie dla Polski? Panie Wojciechu, szyld partyjny myślę, że dla nas jest równie ważny jak dla państwa. Polityka jest, wbrew temu, co niektóre media usiłują nas przekonać, jest rzeczą bardzo istotną i warto to podkreślać. Politycy Prawa i Sprawiedliwości byli na granicy od samego początku tej wojny hybrydowej 2021 roku
Ja nie, w tej sprawie nie zamykam, nie mam upoważnienia do deklarowania jakichkolwiek konkretnych działań ze strony naszej partii, ale myślę, że jeśli Konfederacja taką inicjatywę by zgłosiła, to na pewno byśmy się temu wnikliwie przyjrzeli. Natomiast podkreślam, Konfederacji zdarza się też działać w jednym kierunku z obecnym rządem. To jest fakt, więc to muszę wytknąć. A ja tylko dodam, że na granicy, proszę Państwa, byli nie tylko przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, ale też Platformy Obywatelskiej. Pamiętamy posła Jońskiego, Szczerbę, w innym celu. Franciszka Sterczewskiego. No oczywiście żartobliwie to dodaję, bo cały czas jak mówimy o politykach na granicy, to myślę, że naszym widzom niestety też te obrazy się automatycznie jakoś tak pojawiają. Pytanie zadaje pan minister. Teraz myślę, że to pytanie będzie łatwiejsze trochę dla pana Wojciecha, bo chciałem się spytać o sytuację za naszą wschodnią granicą, o agresję Rosji przeciwko Ukrainie, o to, jakie to ma znaczenie dla bezpieczeństwa Polski, czy wsparcie dla walczącej niepodległość Ukrainy należy kontynuować i jak pan sobie wyobraża zakończenie tej wojny. Oczywiście to jest bardzo ważne dla Polski, to co się dzieje na Ukrainie. W naszym interesie jest, żeby Ukraina przynajmniej nie przegrała tej wojny. Oczywiście to jest bardzo trudne, dlatego że no, Ukraina jest po prostu państwem niestety o słabszym potencjale niż Rosja. Przynajmniej nie przegrała tej wojny? Co to znaczy? To znaczy, żeby wojna zakończyła się chociażby zachowaniem statusu quo. To już jest coś, to już jest moim zdaniem osiągnięcie. Natomiast oczywiście to, co powinna zabiegać Polska, to żeby ten ciężar pomocy Ukrainie także spadał w dużo znacznie większej mierze na naszych zachodnich partnerów, przede wszystkim z Europy, dlatego że niestety te państwa często no, mają w nosie tę sytuację. Tak? Państwa zachodniej Europy czują się bezpiecznie, bo nie są tak jak Polska blisko granicy polsko-ukraińskiej. Uważam, że Polacy bardzo ofiarnie pomagają Ukrainie i to powinno zostać docenione także przez naszych zachodnich partnerów. Mogę powiedzieć, że tę odpowiedź przyjmuję ze swego rodzaju uznaniem. No proszę Państwa, za miło nam się zrobiło w naszej bitwie. Oto przecież bitwa polityczna, proszę Państwa, więc czas na to, by przejść do rundy piątej, bo to runda, która dedykowana jest naszym widzom i tam już myślę z pytaniami od widzów nie będzie tak łatwo. Przechodzimy. A tych pytań, proszę Państwa, z odcinka na odcinek jest coraz więcej i za to bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję Państwu za tę aktywność, bo ta piąta runda też, z tego co słyszę, bardzo podoba się samym politykom. Poproszę o pierwsze pytanie. Prem pyta tak. Czy działania Unii Europejskiej, atakowanie platform mediów społecznościowych, mowa nienawiści, likwidacja gotówki prowadzą do pełnej cenzury i kontroli społeczeństwa? No to po 40 sekund, pan minister. To pytanie zawiera tezę, z którą ja się absolutnie zgadzam. Niestety środowiska lewicowo-liberalne prowadzą taką politykę, nie tylko zresztą w Europie. Widzimy, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Jaką mocną reakcję to też wywołuje w Stanach Zjednoczonych, to temat na odrębną rozmowę. Cóż, mieliśmy nadzieję, że te wybory do Parlamentu Europejskiego przyniosą może zmianę układu sił w Europie. Tak się nie stało, podobnie jak we Francji. Siły lewicowo-liberalne skupiły się, porozumiały się między sobą, zakopały pozorne różnice polityczne, które między nimi powinny przecież być, w imię tego dyktatu ideologicznego, który panował do tej pory w Europie, co nie znaczy, że nie musimy z tym walczyć i nie powinniśmy z tym walczyć. I 40 sekund dla pana. No niestety to, co Konfederacja podkreśla od początku swojego istnienia, to znaczy, że Unia Europejska nie przypomina już ani tej Unii, która była w zamyśle Schumana, Adenauera czy de Gaulle'a, ani tej Unii, do której Polska wstąpiła 20 lat temu. Unia Europejska pod rządami właśnie tych ideologów zupełnie odklejonych od rzeczywistości, którzy żyją tam w Brukseli, odcięci od prawdziwego życia Europejczyków, dostają gigantyczne pieniądze, co jest też elementem niestety korupcji politycznej brukselskich elit i wymyślają coraz to większe głupoty, bzdury, które szkodzą gospodarce, ale także właśnie prowadzą do ograniczenia naszej wolności, jak chociażby chat control, czy tak jak tutaj wspomniał użytkownik Twittera, ograniczenie posługiwania się gotówką. Temu sprzeciwia się Konfederacja. Rolą naszych europosłów będzie pokazywać to, co się tam dzieje. No i wszystko wskazuje na to, że też kwestie dotyczące Zielonego Ładu będą się jeszcze tutaj rozwijały nam, jeżeli chodzi o te pomysły. To też wynika z zapowiedzi samej Ursuli von der Leyen, o której też dzisiaj wspomnieliśmy. To też był ten argument, dla którego europosłowie Prawa i Sprawiedliwości powiedzieli, że nie będą głosować za tą kandydaturą. Poproszę o kolejne pytanie. Pan Leszek pyta tak, to do pana z Konfederacji pytanie. Dlaczego mówiąc na początku dzisiejszego programu o zarzutach ekipy Donalda Tuska wobec PiS i prezydenta, nie dodał pan, że wszystkie ich zarzuty były bezpodstawne, gdyż ani razu prezydent nie złamał konstytucji?
No ja tutaj odniosę się do tego zarzuty, to przede wszystkim te formułowane prawnie, tak? O tym chciałbym powiedzieć, bo tam dyskusja polityczna to jest ciągłe zarzucanie sobie różnych rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o ewentualne naruszenia prawa w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, tym powinien po prostu zająć się sąd. Ani politycy Platformy, ani politycy PiSu, ani politycy Konfederacji nie powinni rozstrzygać, czy zostało złamane prawo, czy nie. Oni mogą ewentualnie tę sprawę przekazywać właśnie do wymiaru sprawiedliwości. Natomiast to, czego Polska potrzebuje, to niezależnie od polityków wymiar sprawiedliwości, tego nie ma, dlatego że chociażby na czele prokuratury stoi polityk Adam Bodnar, pomimo że Platforma Obywatelska zapowiedziała, że rozdzieli te funkcje ministra i prokuratora generalnego. Uważam, że to nie politycy powinni przesądzać, czy zostało złamane prawo, tylko właśnie wymiar sprawiedliwości. Rozdzielenie tych funkcji było w jednym zresztą ze 100 postulatów, prawda, na 100 dni i jakoś tak cicho w tym temacie. To ja jeszcze dam się odnieść panu ministrowi. 40 sekund poproszę. Bardzo precyzyjnie chciałem powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość nie jest przeciwko temu, że jeśli są jakieś wątpliwości w sprawie do wyjaśnienia, to nie należy ich wyjaśniać. My jesteśmy przede wszystkim przeciwko prześladowaniom, torturom, a do tego te działania Bodnara i Donalda Tuska się sprowadzają. Rura w przełyk zatrzymanych posłów Prawa i Sprawiedliwości, głodzenie księdza Olszewskiego, dręczenie pań Ministerstwa Sprawiedliwości, kobiet, które zatrzymano i aresztowano, to jest w ogóle horrendum, rozbieranie do naga posła Romanowskiego. To wszystko jest dla mnie jasnym odwołaniem się do czyichś najniższych instynktów, do jakiegoś okrucieństwa i rządu zemsty. Nie jestem pewien, o kogo konkretnie tutaj chodzi, ale mam pewne podejrzenie. Poproszę o kolejne pytanie, proszę państwa. Myślę, że każdy z nas jakieś tam nazwiska ma w głowie, myśląc o tej sytuacji. Kolejne pytanie od pani Agi. Do Konfederacji znów, proszę bardzo. Dlaczego głosowaliście razem z koalicją 13 grudnia za odebraniem immunitetu panu Romanowskiemu? Konkretne pytanie, dziękuję bardzo. 40 sekund. Konfederacja do każdego wniosku o uchylenie immunitetu podchodzi indywidualnie i tutaj nie patrzymy na szyld polityczny, tylko właśnie na wniosek prokuratury, czy jest naszym zdaniem dobrze uargumentowany, czy zarzuty są rzeczywiście poważne. Często byliśmy przeciwko takim wnioskom, jak chociażby w przypadku posła Wosia, czy też posła Kaczyńskiego. Dlaczego nawet tym razem było inaczej? Dlatego, że wniosek o uchylenie immunitetu ministrowi Romanowskiemu był bardzo obszerny, zawierał bardzo poważne zarzuty i w naszej opinii powinien zająć się tym sąd, co nie oznacza, że politycy Konfederacji popierali tymczasowy areszt dla Marcina Romanowskiego, dlatego że to po prostu nie było konieczne w toku toczącego się postępowania. Więc oczywiście byliśmy za tym, żeby sprawa została wyjaśniona, bo zarzuty są poważne, no ale to jest wina koalicji rządzącej, że zrobili z tego niestety spektakl polityczny. No dobrze, ja myślę, że internautka chyba w tym przypadku, jeżeli dobrze pamiętam, usatysfakcjonowana powinna być odpowiedzią. Poproszę o kolejne pytanie. Pan Jacek, kiedy wreszcie Konfederacja zdeklaruje się jako koalicjant prawej strony, a nie jedynie jako marudna grupa polityczna? No przykro mi, panie Wojciechu, ale widzi pan, jest duże zainteresowanie tematem. Konfederacja przede wszystkim określa się jako koalicjant tego, co jest naszym zdaniem słuszne dla Polski, koalicjant Polaków. My nie chcemy, naszym celem nie jest to, żeby być przy władzy, tylko po to, żeby być przy władzy. Chcemy realizować w parlamencie nasze postulaty. Jeśli będzie do tego jakakolwiek przestrzeń, tak, to znaczy jeśli nasz projekt będzie miał szansę poparcia przez większość w Sejmie, niezależnie jak ona będzie wyglądała, takie projekty będziemy składać. Będziemy zabiegać o poparcie, czy to Prawa i Sprawiedliwości, czy Polskiego Stronnictwa Ludowego. Ostatnio udało się na przykład wspólnie zagłosować w obronie życia, kiedy został odrzucony projekt Lewicy dotyczący dekryminalizacji aborcji. Wtedy posłowie właśnie Konfederacji, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, posłowie PSL-u i Kukiz 15 wspólnie odrzucili tę ustawę. Także Konfederacji zależy na realizacji programu, nie na byciu koalicjantem kogokolwiek. Tylko pytanie, czy na dłuższą metę da się tak prowadzić politykę? Czy ten styl uprawiania polityki na dłuższą metę będzie dla was korzystny? Prawo tworzy się w parlamencie, także myślę, że jeśli pokażemy naszym wyborcom, że nasze propozycje wchodzą w życie, stają się obowiązującym prawem, to wyborcy to docenią. No dobrze, to poproszę jeszcze jedno pytanie. Myślę, że zdążymy. Patrzę na zegar. Pani Barbara, co będzie z CPK? O, to krótkie pytanie, bardzo konkretne, panie ministrze. Co będzie z CPK? Już wiemy, że nie do końca tam KDP dojedzie na wschód, bo o wschodzie oczywiście też rozmawialiśmy. Ja powiem swoją opinię, a mam do niej prawo oczywiście, jak każdy Polak. Póki ten rząd będzie trwał, póki Donald Tusk będzie premierem, myślę, że żadnego CPK nie będzie. Nie będzie żadnych poważnych działań. To wszystko, co Donald Tusk przedstawił, to jest pozorowanie, to jest mydlenie oczu. Gra na czas? Gra na czas. Myślę, że polityk ten absolutnie nie ma serca do realizacji tej inwestycji. Być może inwestycja ta leży w sprzeczności z interesami
jakichś jego zagranicznych partnerów, nie mogę tego wykluczyć. Nie jestem optymistą. Jedyny sposób na realizację tej inwestycji to zmiana rządu w wyborach i powierzenie funkcji rządowych ludziom, którzy rozumieją rangę tej inwestycji i są gotowi ją realizować. I Konfederacja? No, Konfederacja oczywiście, my również uważamy, że Centralny Port Komunikacyjny po prostu jako inwestycja w infrastrukturę po prostu poprawi też pozycję Polski jako celu inwestycji, także również... Ale czy wierzy pan zapewnienia Donalda Tuska, bo chyba tego dotyczy pytanie, uważam, że CPK powstanie? Uważam, że rząd od samego początku robi wszystko, żeby ten projekt storpedować. Ten brak zdecydowania przez wiele miesięcy, jakieś bzdury o audycie, o triporcie, tam Modlin Radom i lotnisko Chopina, to były jakieś kompletne absurdy. No i niestety zgadzam się z panem ministrem, że ten rząd właśnie tym swoim niezdecydowaniem, tym miotaniem się pomiędzy tym, czego naprawdę chcą, sprawi, że ten projekt zostanie na tyle opóźniony, że ten rząd zdąży się dawno zmienić, a pewnie nie za wiele się ruszy w tym temacie. No tylko trochę lat albo miesięcy w najbardziej optymistycznym wariancie minie i to na pewno nie wpłynie dobrze na projekt samej inwestycji. Przykro mi jest, proszę państwa, kończyć taką smutną konkluzją, no ale tak się akurat złożyło, panowie w tym temacie zgodni. Dziękuję bardzo za dzisiejszą bitwę. Paweł Szrot, Prawo i Sprawiedliwość. Pani redaktor, Ciechu, szanowni państwo widzowie. Wojciech Machulski, Konfederacja. Dziękuję pani redaktor, dziękuję pani ministrze, dziękuję państwu. I Monika Borkowska, dziękuję państwu za to, że byliście z nami przed telewizorami i dziękuję bardzo za aktywność w internecie. Do zobaczenia jutro.